Zaczynam od odbierania kilograma ziemniaków. Większe ziemniaki kroimy na pół. Następnie myjemy ziemniaki i zalewamy wodą. Do wody ziemniakami dajemy jedną dużą łyżkę soli. Przystępujemy do gotowania. Czas gotowania około 30 minut. Teraz sprawdzam, czy ziemniaki już są ugotowane. Gdy ziemniaki są już ugotowane, to odlewamy wodę i następnie przesypujemy do miski, w której będziemy ugniatać. Do ziemniaków dodaję 30 g masła. Następnie ugniatamy ziemniaki z masłem. Po ugnieceniu musimy odczekać 10 minut. Do ziemniaków dodajemy jedno jajko, a następnie całe zmieszamy. Po wymieszaniu dzielimy na równe 4 części. 1/4 część ziemniaków odkładamy na bok. Pustą część wypełniamy mąką ziemniaczaną. Do tego dodaję 2 duże łyżki zwykłej mąki. Następnie przystępujemy do mieszania. Następnie zabieram się do formowania klusek.
Teraz nalewamy wodę do garka i do wody dodajemy jedną dużą łyżkę soli. Gdy woda się już gotuje, można wrzucać kluski. Po wrzuceniu klusek do garka, palnik ustawiam na średnią moc. Gdy wszystkie kluski już wypłyną do góry, to od tego momentu gotujemy jeszcze 5 minut. Po ugotowaniu kluski przekładam do miski i życzymy smacznego. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę do góry i zostaw suba.